ale chciałbym ruszyć temat ze względu na to, że mamy ostatnio dużo w listopadzie słońca. Mój dom jest tak jakby odzwierciedleniem wielu domów w gruncie rzeczy w Polsce, bo nie jest to i za duże pobory i nie są też one za małe takie. Bo trzeba wiedzieć, jakie mamy pobory, trzeba wiedzieć, zobaczcie, opomiarować sobie dom, zobaczyć sobie, przyszykować w ogóle tak jakby taki system do rozbudowy. Widzicie, każdy z nas, jak wejdzie w temat fotowoltaiki, pomp ciepła, magazynów energii, to go rozwija. Myślę, że dobre podsumowanie teraz będzie. O, to jest super. Cześć, cześć, witam was serdecznie. Dzisiaj chciałem odpowiedzieć na kilka ważnych pytań. Zaraz przejdziemy, będę odpowiadał, tutaj pokazywał, co się dzieje. Ale chciałbym ruszyć temat ze względu na to, że mamy ostatnio dużo w listopadzie słońca. Dużo osób myśli o tym, jakiej wielkości magazyn sobie zainstalować, żeby to dla niego było dobrze, żeby jak najdłużej on wytrzymywał. To są tak jakby główne założenia w tym momencie, bo większość osób na ten moment zakłada sobie magazyny 15 kWh, no bo tego jest dużo na rynku, są dostępne i są tanie. Pamiętam jeszcze 2 lata temu, jak wszyscy mówili, że 5 im wystarczy, teraz zaczynają to powiększać, więc pytanie, jakiej wielkości magazyn energii, żeby jak najdłużej wykorzystywać sobie ten prąd? Ja tutaj przechodzę od danych takich, że w tym momencie mam ustawienie 10 kW na południe, 6 kW na wschód, ale lekko jest to pod takim kątem płaskim. Więc jakby nie było, robi mi to no już w miarę fajnie, jeżeli chodzi o kwestię słońca. Jeżeli jest to słońce, to magazyn energii 20 kWh, bo taki tutaj za mną w tym momencie posiadam, jeszcze kończę testy, no mi starcza na ten moment. I chciałbym właśnie teraz przejść do danych, do suchych danych, o co tutaj chodzi. Wejdźmy sobie na jeszcze wrzesień, kiedy ta produkcja była fajna. Wyłączmy sobie wszystkie tutaj tak jakby informacje związane z innymi rzeczami niż fotowoltaika i zobaczcie, tutaj były dni, kiedy było robione 60, 80 kWh, nawet czasami 70. W październiku już było inaczej, bo już pogoda, powiedzmy, z niech będzie, o, tutaj były już takie dni, kiedy było gorzej, było 20 kWh, było 60, no było gorzej. Teraz mamy październik i co mamy? Znowu wyłączymy te wszystkie dane, żeby nam nie przeszkadzały. No i mamy też znowu po 30, po nawet kilkadziesiąt kWh, nawet do 50 dochodziło, no bo mieliśmy słońce ostatnimi dniami. To ostatnie dni bardzo nas mocno rozpieszczały, więc 30 kWh jest, któremu zużywamy. Jeżeli chodzi teraz o kwestie loadowe, to mój dom, także warto sprawdzić, jak wasze domy, właśnie to jest następny punkt odniesienia, zobaczyć warto, ile wasze domy zużywają. Mój standardowo latem zużywał do 15-17 kWh, zimą przy pompie ciepła zaczyna się to robić inaczej, no bo praktycznie zwiększa się to o drugie tyle i to przy, powiedzmy, temperaturach do 0 stopni. W październiku, jak było teraz, może albo zajrzyjmy, może albo wróćmy do października jeszcze. No tutaj widać, że no, były te takie okresy, gdzie jeszcze ta pompa też będzie rzeczy, raz troszeczkę temperaturę podwyższyłem, raz obniżyłem, żeby zobaczyć, jak to wszystko w domu funkcjonuje. Ale jakby nie było, mamy 29-30 kWh zużycia, no było czasami powyżej 30, ale zwykle mieściliśmy się między 25-30, około 25 kWh, więc pompa zabierała nam dodatkowo 10 kWh. Jeżeli chodzi o wrzesień, no to możemy sobie to porównać, bo będzie to bardzo właśnie fajnie widać, bo z końcem praktycznie września ta pompa zaczęła mi pracować i zobaczcie, to było właśnie średnie około 15 kWh, jeżeli chodzi o kwestie zużyciowe. Teraz jeżeli chodzi o kwestie następne, czyli eksport nas w tym momencie nie obchodzi, bo to jest i tak naprawdę w tym momencie kiepsko płacone, ale zobaczmy, o co chodzi z
importem, prawda? Na przykład porównajmy sobie ten okres przejściowy, właśnie chyba tak zatytułuję to wideo. Okres przejściowy, zobaczcie, mieliśmy sytuację, że importowaliśmy 1-2 kWh, ale już w październiku było troszeczkę inaczej ze względu na to, no że, no co tu dużo mówić, troszeczkę było czasami więcej potrzeba tego słońca w momentach, kiedy nie było po prostu słońca. I tak jak tutaj widać, o, w momencie kiedy, raz się tutaj powiększę, o, mamy te zużycia większe w momencie kiedy nam się rozładowywał ten magazyn praktycznie, no i nie było już z czego czerpać, więc jak on był jeszcze naładowany, to te 3-6 kWh było, no ale w momencie pobierane, prawda, z sieci, a tutaj już były takie dni, kiedy praktycznie większość, te pochmurne dni tutaj były, prawda, tak samo tutaj, a jeżeli chodzi o sam z siebie listopad, no to zobaczcie, tutaj jeszcze był pobór, bo nie był doładowany magazyn, a w tym momencie od kilku dni jest on doładowywany praktycznie non-stop i co? I znowu mamy 2 kWh poboru z sieci, tylko takie naturalne, prawda, można powiedzieć. No i znowu należy sobie zadać pytanie, okej, no ja mam instalację, no tak jak widzicie, 15 kWh pobrane jest w latem, zimą będzie do 30, a zimą, jesienią, w okresie przejściowym, a prawdopodobnie przy pompie ciepła będzie i nawet 50 kWh całościowo pobierane nawet na pompę ciepła, jak będzie bardzo zimno, myślę, że to spokojnie 50 na samą pompę może pójść czasami, ale myślę, że będzie mniej, zobaczymy jaka będzie zima. Przy piecu kotle elektrycznym było to nawet 100-120 kWh na samogrzanie dziennie, więc to w ogóle już nie ma co mówić, to już minęło. I teraz chciałbym odpowiedzieć właśnie na pytanie, jakiej wielkości magazyn energii dobrać do tego wszystkiego, bo jeżeli sobie wejdziemy w okresy, zobaczcie, może sobie pozaznaczamy bez eksportu PV-kę, zobaczcie. W momencie, kiedy tych kilowatogodzin z fotowoltaiki nam starcza na naładowanie magazynu, te 16, 17, 20 czasami kilowatogodzin praktycznie, no to jest super, no bo mamy sytuację, kiedy mamy bardzo mało poboru z sieci, prawda? Czyli za to, co musimy faktycznie zapłacić po złoty 20. Jeżeli weźmiemy październik, czyli wrócimy się o miesiąc i zaraz jeszcze do września porównamy, no to wygląda jeszcze inaczej, bo zobaczcie, tutaj mieliśmy koniec jeszcze, powiedzmy, czy tam, przepraszam, początek, a nie, tutaj był, o, tak będzie cały miesiąc, widzicie? Tutaj mieliśmy typowo piękne dni, które ładnie nam naładowywały nasz magazyn, no i tutaj było po prostu gorzej, no sorry, było gorzej, zaczęliśmy więcej importować, tak jak widzicie. Ale jakby nie było, mieścimy się gdzieś wokół tych 20 kWh pojemności magazynu i 25 do 30 poboru, więc fajnie, bo to zaczyna się bilansować i w momencie, kiedy trochę tego słońca nam przybędzie, tak jak tutaj widzicie, jest 62, 50 czasami nawet, ale nawet i tutaj 39 z PV-ki, to nasz ten magazyn się spokojnie dał radę naładować, więc jeszcze porównując to do września, zanim takie krótkie podsumowanie zrobię, ok? Wróćmy się do września. I chciałbym wam pokazać na moim przykładzie po prostu, żebyście widzieli mniej więcej, bo to jest tak jakby mój dom jest tak jakby odzwierciedleniem wielu domów w gruncie rzeczy w Polsce, bo nie jest to i za duże pobory i nie są też one za małe, takie typowo niektórzy mają jednofazowe instalacje, niektórzy mają mniejsze pobory, ja mam trójkę dzieci, plus jest nas ogólnie sześcioro w domu, gotuje się, jeszcze nie na indukcji, więc w gruncie rzeczy szereg poborów to jest tylko pompa ciepła na ten moment i no i takie normalne funkcjonowanie, plus tutaj gdzieś tam biuro, coś tam leci, prawda? Więc zobaczmy jeszcze ten nasz wrzesień i wrzesień wyglądał jeszcze inaczej, no bo wtedy nie mieliśmy włączonej pompy, tak więc widzicie, no te pobory były bardzo niskie, bardzo dużo produkcji, eksportowaliśmy stosunkowo dużo. Należałoby sobie zadać pytanie, jakiej wielkości magazyn energii jest mi potrzebny w gruncie rzeczy?
na ten chociażby okres przejściowy, bo o zimie na razie nie ma mowy. Żeby mieć zimę faktycznie ogarniętą, to ja chyba musiałbym mieć z 10 razy więcej fotowoltaiki niż faktycznie jest mi potrzebne, czyli z tych 10 kW, kilowatopika, zrobić do setki, prawda, nawet. No, są takie plany, żeby tutaj gdzieś na dachach i tak dalej pomieszać. Może wyszłoby mi, liczyłem, 30-40 kilowatopika bym jeszcze zmieścił, tak, żeby żona tego mi tutaj nie wypominała, prawda? Bo można by było jeszcze tam gdzieś postawić. Ale zobaczcie, że 20 kWh, ja mówię o użytkowym, czyli tego, co ładujemy, rozładowujemy, jest mi w tym momencie potrzebne na okres przejściowy, na okres, kiedy nie jest zimno, kiedy temperatura rzadko była minus 0 tylko w nocy i to też nie trafiało się jeszcze do tej pory za bardzo, więc magazyn energii w tym momencie dla mnie 20 jest ok. Nie wchodzę na razie w ceny, bo ceny będziemy w innych filmach ogarniać, bo da się naprawdę bardzo tanio magazyn energii zrobić z samochodów elektrycznych. Ale chciałbym odpowiedzieć właśnie sobie też na to pytanie, co jest faktycznie mi potrzebne i w którą stronę idziemy. Bo trzeba wiedzieć, jakie mamy pobory, trzeba wiedzieć, zobaczcie, opomiarować sobie dom, zobaczyć sobie, przyszykować w ogóle tak jakby taki system do rozbudowy. Bo pierwszy sezon, 2-3 sezony nawet, jak widzicie, każdy z nas, jak wejdzie w temat fotowoltaiki, pomp ciepła, magazynów energii, to go rozwija. Więc warto się bardzo mocno nastroić na to, że my będziemy cały czas udoskonalać ten system. Może nie, żeby być w typowym off-gridzie, bo będzie to bardzo trudne, ale żeby jak najbardziej wydłużyć okres po prostu bycia poza siecią, nie używania tej sieci lub w bardzo minimalnym, w minimalnym stopniu. Więc jeżeli zobaczcie, ja w tym momencie jeszcze wrócę do tego października, kiedy mieliśmy właśnie te takie dni bardziej słoneczne i mniej słoneczne, na przykład tutaj lub tutaj. No to widzicie, im mniej, więcej miałbym fotowoltaiki i większy magazyn energii, no to ja praktycznie wydłużałbym sobie te okresy tutaj, tak samo tutaj i no w gruncie rzeczy nie na jeden dzień, ale przykładowo przy 40 kWh, jeżeli bym mógł naładować dwa dni wcześniej, tak jak tutaj to było, widzicie, jeszcze dużo było wysłane do sieci, wyeksportowane 22, no to ja bym był w stanie na dwa dni przeżyć na takim magazynie energii bez pobierania energii z sieci. Więc im będziemy ten magazyn, teraz zobaczcie, myślę, że taka bardzo ważna zależność jest tutaj, kończąc już wywód mój, bo jest długi. Jeżeli wasze pobory są średnio około na przykład 20 kWh, to wy będziecie, no, zresztą normalne, wy będziecie w stanie być samowystarczalni na jeden dzień przy 20 kWh godzinowej pojemności magazynu. Jeżeli będzie to 40, 60 i więcej, no to wy wydłużacie ten okres. Tak samo wydłużycie ten okres, mając większą fotowoltaikę. Myślę, że każdy powinien sobie, patrząc na to, co, myślę, że dobre podsumowanie teraz będzie, patrząc na całość, widzieć, że on będzie rozwijał ten system. On w pewnym momencie, można by było nawet przyjąć, ok, zadać sobie pytanie, ile ja mogę w przyszłości, to jest super, ile ja mogę w przyszłości na maksa, mieć magazynu energii, mieć fotowoltaiki. Tak realnie, tak z ręką na sercu i pod kątem finansowym, i pod kątem miejsca. I to chyba jest takie główne rozwinięcie tematu. Okej, to gdzie jest ta granica, przy której ja niestety po prostu już nie dam rady. Nie fizycznie i kasowo, i także tak jakby te dachy, to miejsce, gdzie możemy tą fotowoltaikę powieść mieć, będzie to dobre. Tak więc będzie to dla was dobrze funkcjonować, prawda? Albo będzie się po prostu to spinać. To by było na tyle, więc mam nadzieję, że troszeczkę wyjaśniłem wam, żebyście zaczęli sobie liczyć, sprawdzać, opomiarowywać te wszystkie dane i zobaczyć, ile faktycznie jest wam potrzebne. Bo pytanie następne jeszcze będą zaraz. Okej, a co jeżeli będzie off-grid mi potrzebny typowo, albo UPS typowo, jeżeli zabraknie prądu? Bo ja jestem w miejscu, gdzie nie ma tego prądu. No. I tyle. Zostawiam ten temat na inne filmy. Hej, cześć.